To zaczynamy, zaczynamy. Słuchajcie, dzisiejszym tematem będzie projektowanie wnętrz dla pokojów dla dzieci. I postaramy się poruszyć różne aspekty tego projektowania. Zarówno to będą aspekty dotyczące małych dzieci, czyli jak dziecko się rodzi, jak przygotować ten pokój dla takiego maluszka, ale też dla dzieci starszych i dla rodzeństwa i dla nastolatków. Dostaliśmy takie pytania pod postem, który był opublikowany wczoraj albo przedwczoraj. Tych pytań było bardzo dużo, więc widzę, że sprawia Wam to jakąś trudność i macie bardzo dużo dylematów. Piszecie ratujcie, pomóżcie i używacie takich właśnie słów. Dobrze słychać, Kasia pisze. No to super, dzięki Kasia za to, że napisałaś. Moim gościem dzisiejszym będzie Agnieszka Szalbierz, która jest projektantką wnętrz tutaj z Poznania. My się stosunkowo niedawno temu poznałyśmy. No i tak sobie pomyślałam, że fajnie by było właśnie tutaj te osoby, które ja znam, które są gdzieś tutaj w mojej okolicy, a może nie tylko, ale osoby, które się zajmują też projektowaniem wnętrz, które zmieniły swoje całe życie właśnie dlatego, żeby urządzać te wnętrza, żeby sprawiać, żeby się nam żyło piękniej. Nie tylko dzieciakom, ale w ogóle też i dorosłym, bo Agnieszka projektuje i duże mieszkania, i domy, apartamenty, także ta skala projektowa też jest bardzo duża u Agnieszki, żeby po prostu nam się żyło lepiej. I jeżeli chcemy coś stworzyć, chcemy zaprojektować fajne wnętrze, no to dobrze jest porównać jak gdyby swoje doświadczenie i opinie z kimś innym, dlatego właśnie zaprosiłam Agnieszkę. No i mam nadzieję, że jej jak gdyby doświadczenie, jej rady bardzo Wam się przydadzą i będziecie mogli w łatwiejszy sposób podjąć pewne decyzje i lepiej zaprojektować pokoje dla Waszych pociech, dla Waszych skarbów. Witaj Agnieszko. Cześć, witam Cię Agnieszko. Będziemy tak sobie agnieszkować, ale trudno. Jakbyś mogła Agnieszko powiedzieć coś na temat tego, jak to się stało, że zaczęłaś projektować? Jak to się stało? No stało się to tak, że w sumie trochę miałam dość pracy, którą wcześniej wykonywałam. Wykonywałam tłumaczenia i nauczałam języków obcych. I w międzyczasie gdzieś tam urządzałam swoje mieszkanie i jakieś takie zdolności plastyczne, powiedzmy, się przewijały od dawna, nam gdzieś od maleńkiego u mnie. No i tak kombinacja tych dwóch rzeczy właśnie spowodowała, że postanowiłam spełnić moje takie marzenie z liceum i iść na studia na ASP. A teraz to już jest Uniwersytet Artystyczny. Jak ja robiłam studia, to też się już nazywał Uniwersytetem Artystycznym. Natomiast jak ja o tym marzyłam, to było to wtedy ASP. I chciałam właśnie to ASP skończyć. No i udało mi się. I tak od paru lat już projektuję. Jeżeli zajmujesz się tym już tak długo, to powiedz mi, nie żałujesz tej decyzji? Uważasz, że to była dobra decyzja? Tak, uważam, że to była bardzo dobra decyzja. A co jest najfajniejszego w tej pracy właśnie projektowej? Co sprawia Ci najwięcej przyjemności? No, chyba sam etap wymyślania tej przestrzeni. To jest dla mnie najprzyjemniejsze. Najfajniejszy jest ten moment właśnie, kiedy widzę w oczach klientów taki zachwyt, takie zadowolenie, że trafiłam dokładnie w to, o czym oni myśleli, a nie potrafili tego przelać na tą przestrzeń. Tak? Widzą oczywiście te moje pomysły gdzieś tam w postaci jakichś moodboardów czy w postaci wizualizacji i fajnie zobaczyć ten błysk w oku, że o to nam chodziło. Super. Mi się wydaje, że to jest właśnie jak gdyby clue, no bo tak naprawdę ja zawsze to powtarzam, że my nie projektujemy wnętrz, tylko my zmieniamy ludziom życie i coś w tym chyba jest, dlatego że jeżeli każdy by mógł to zrobić samodzielnie i każdy by miał takie umiejętności, no to my byśmy nie mieli dla kogo pracować, a z drugiej strony każdy z nas musi urządzić to wnętrze, a bardzo mało osób korzysta jak gdyby z usług projektowych. No a musi poradzić sobie z tym dylematem. I oczywiście są teraz portale, gazety, mamy dużo jak gdyby możliwości, ale jak potrzebujemy konkretnej jak gdyby porady, no to już bez jakiejś tam specjalisty czy bez jakiejś tam wiedzy szczegółowej, no jest nam po prostu trudniej. Dzięki temu, że są takie właśnie osoby jak Ty, no to możemy te wnętrza tworzyć i zmieniać, nie? Że po prostu jest to wszystko takie
jakbyśmy sobie wymarzyli, tak? Bo my po prostu na co dzień się tym, nie wiem, czy się zgodzisz, ale na co dzień się tym zajmujemy, więc po prostu nasza praca polega na tym, że cały czas coś oglądamy, cały czas patrzymy, co jest dostępne na rynku, cały czas sprawdzamy te oferty. Tak, tak, dokładnie jest tak, jak mówisz, to jest nasza praca, my się tym zajmujemy. Te projekty wnętrz nie powstają dla nas, tak? Bo ja mam jakby swoją estetykę z rzeczy, które mi się osobiście podobają, natomiast w pracy z klientem staram się przede wszystkim, żeby projekt się jemu podobał i wskazuję mu taki, czy staram się przynajmniej wskazywać stronę, kierunek, w którym powinniśmy udać się, żeby ten efekt osiągnąć i jak w każdej dziedzinie jest po prostu bardzo dużo niewiadomych i tak naprawdę oglądając takie obrazki w internecie czy w czasopismach widzimy ten efekt końcowy. Nie znamy ile czasu, tak nie wiemy ile czasu zajęło dojście do takiego efektu, jaki oglądamy, tak, co się za tym kryje, jakie wybory materiałowe czy no, estetyczne. Tak? To jakby my zwracamy uwagę na estetykę, a myślę też, że nasza praca, raz, że estetyka to się rzuca jakby wiadomo, to jest na pierwszym planie, ale ważne jest to takie, tego wszystkiego, czego tak na pierwszy rzut oka nie widać, czyli na przykład tam tą całą elektrykę, jak rozplanowujemy, tak, ergonomię, no to jest istotne, tak, jakby... No wszystkie elementy, które... Wszystkie elementy, dokładnie, tak. Jest wiele składowych, które tak naprawdę, no wiele czynników, które się składa na to, że ten projekt ostatecznie będzie fajny, dobry. No jest taki mit, że przychodzi ktoś do nas, mówi jakie są jego potrzeby, albo pokazuje inspirację, albo my pokazujemy inspirację i później my wkładamy te elemenciki jak takie puzzle, 3 minutki i wszystko jest w 3D, ale to tak nie działa. No nie, nie. Też jest nasza taka rola, żeby pokazać osobom, które korzystają z usług projektowych, albo przynajmniej te, które chociaż raz dotknęły jakiegoś programu 3D, nawet takiego z IKEA, ile pracy trzeba włożyć w to, żeby coś stworzyć, ile trzeba się najeździć po tych sklepach, powybierać, ile jest godzin. Tak. No i później się okazuje, że pół roku urządzamy wnętrze, no i wtedy dopiero wiemy, z czym to się je. Ale żebyśmy nie odchodzili od tematu, to ja bym chciała, zanim przejdziemy po kolei do wszystkich pytań naszych tutaj czytelników i osób, które oglądają, to chciałabym Ci się zapytać, taki najważniejsza jak gdyby taka rzecz, która mocno teraz wpływa w ogóle na wnętrza, to jakie są w ogóle trendy w projektowaniu wnętrz dla dzieci teraz? Trendy, tak. To znaczy, ja zauważyłam u nas takie, czyli u nas w Polsce, takie dwa trendy. I one się wiążą z boho, z jakąś ekologią, z takim trendem też skandynawskim i większość pokoi, które urządzam, to właśnie to jest życzenie, żeby w tym stylu było urządzanych. Czyli idziemy ogólnie w kierunku prostoty. Mhm. No i jakieś takie pomysłowe rozwiązania, może w ten sposób. A czym się te trendy, żeby tak wszystkie osoby, które tutaj są, czym te trendy się charakteryzują? Właśnie co tam się pojawia w tych wnętrzach dla dzieciaków właśnie w tej stylistyce na przykład boho? No bo eko to możemy sobie wyobrazić, że to są jakieś elementy drewniane i tak dalej. Tak, to znaczy to wszystko się skupia trochę na takich elementach drewnianych, na bieli, na jakiejś roślinności. Ma być blisko natury, tak? Jakieś takie, nie wiem, nawet babcine przeplatanki się pojawiają. Coś ten deseń. A powiedz mi, bo ja się spotykam często z taką opinią, że jak już tam projektujemy i ten budżet się nie domyka, no to te pokoje dziecięce są tak troszkę traktowane bardziej, może nie po macoszemu, bo one są też projektowane przez projektantów, ale one mają być tańsze. No i najczęściej wtedy się kończy powiedzmy na IKEA albo są bardzo popularne właśnie te wszystkie systemy, które IKEA ma z takimi szufladkami plastikowymi, które wychodzą i tak dalej. I teraz, jakie są alternatywy w stosunku do tego i jak zrobić, żeby to wnętrze było właśnie ciekawe, jakieś oryginalne, ale żeby niekoniecznie kosztowało dużo pieniędzy? Mhm. To znaczy tak, no faktycznie te wnętrza może faktycznie nie są aż tak traktowane po macoszemu, ale na pewno nie są priorytetem. I oglądając różne takie inspiracje, to na początku są wielkie chęci, ale potem budżet weryfikuje nasz zapał. I właśnie zazwyczaj rodzice kończą w IKEA. Jak budżet jest troszeczkę większy, to udają się do Voxu. Natomiast jeżeli jest, można zawsze przeznaczyć jaką część, tak? To nie musi być w 100% wszystko.
z jednego sklepu zaaranżowane. Możemy wziąć tańsze łóżko, tak, ale na przykład przeznaczyć pieniądze na jakiś jeden mebel, jakiś ciekawy regał, który nam wykona stolarz, a którego elementy możemy ze spokojem dostać w Leroy. Także tu może nie chodzi o to, żeby kupować meble za kilka tysięcy, tylko właśnie, żeby mieć ten pomysł, że ten regał nie musi wyglądać jak taki regał z poziomymi półkami, tylko możemy na przykład dać już wykończenie w postaci jakiegoś dachu, tak, czy w postaci nawet kolorów i już będzie wyglądać jak, nie wiem, jak jakiś domek na przykład, albo no może przypominać cokolwiek innego po prostu. Czyli możemy wziąć jakiś gotowy mebel i po prostu go troszeczkę przerobić, tak? Też, czyli też, dołożyć tak. Właśnie jakiś daszek, jakąś zasłonkę. Dokładnie, zmienić uchwyty. Tak. Zmienić uchwyty, tak, ten pokój też nie musimy kupować drogich fototapet, tak, bo też wszystkim się podobają bardzo fototapety, a one jednak są takim dosyć drogim elementem wyposażenia wnętrz, właśnie takich okładzin ściennych i warto właśnie się wtedy zabawić w jakieś malowanie farbami, jakimiś szablonami albo naklejkami, czy nawet wziąć farby, które zostały z innych pomieszczeń i wyrysować coś na tych ścianach, jakieś trójkąty na przykład albo góry, tak, bo możliwości jest wiele. W zależności czym te dzieci się interesują, bo tak, tak naprawdę, tak. Żeby ten, bo dla kogo ten projekt jest tworzony? Kto tam będzie, no wiadomo, że tworzymy i z rodzicami omawiamy, ale kto de facto tam będzie mieszkał dzieci? I teraz, żeby te dzieci się dobrze czuły w takim pokoju, to jak ten pokój powinien być stworzony, zaprojektowany według Ciebie? No przede wszystkim powinien być tak zaprojektowany, żeby dzieci miały okazję się tam bawić. Tak, żeby jednak chciały tam przebywać, żeby chciały zapraszać tam swoich kolegów, koleżanki i żeby tam było miejsce na ich zabawki, tak? No bo skoro to ma być ich pokój, to po prostu powinny one się tam w nim czuć najlepiej. Powinien być dla nich dostępny też, tak? Czyli nie wybieramy dla przedszkolaka mebli, które są dla nastolatka. Bo wiadomo, że taki maluszek nie sięgnie wysoko, czy nawet jak sięgnie, to sobie może zrobić krzywdę. Więc no, ten pokój musi być bezpieczny, tak? I myślę, że to miejsce do zabawy, czyli na środek po prostu powinien pokoju być wolny. Albo na przykład ten pokój mógłby zawierać też jakiś element, który to dziecko bardzo lubi, tak? Czyli jeżeli, nie wiem, tak bardzo stereotypowo, ale załóżmy, jakaś dziewczynka chciałaby mieć pokój jak księżniczka, to można jakiś fajny baldachim zrobić, tak? Dla chłopca można wymyślić jakieś Lego na ścianie albo jakiś stolik zrobić z Lego, tak? To samo do dziewczynek, to mówię, no tak akurat typowo, stereotypowo tutaj opowiedziałam, ale no tak, pierwsza myśl. Ja bym tylko do tego jeszcze, co Ty mówisz, dodała, że kiedyś robiliśmy właśnie tutaj w Ato taki projekt, gdzie przyszedł rodzic i miał dwójkę dzieci, to była chłopiec i dziewczynka. Ja wiem, że tutaj takie pytanie padło chyba od dwóch chłopców, to za chwileczkę będziemy odpowiadać. Ale jeżeli mamy jeden pokój, on jest powiedzmy średniej wielkości, nie za duży, to bardzo dużo rzeczy najlepiej, jeżeli mamy właśnie zrobić taką funkcjonalność i żeby było to miejsce do zabawy, a jednocześnie były dwa biureczka, dwa łóżeczka i jednak to jest chłopak i dziewczyna i żeby oni się nie kłócili, żeby mieli jakąś taką swoją intymność i strefę, taką osobną, no to fajnie jest, jak te części są zaprojektowane indywidualnie, a niestety takie meble kosztują dużo i wcale nie mówię tutaj o meblach lakierowanych, tak jak niektórzy myślą, tylko z laminatu. Ja pamiętam, że jak dostaliśmy pierwszą wycenę, to każda z szaf kosztowała 6,5 tysiąca złotych, ale ona była zrobiona tak, że łóżka wchodziły do środka i tak dalej. I to też mało osób wie, jak drogie są te meble, nawet nie z jakichś super materiałów, czyli na przykład nie z naturalnego drewna, czy właśnie takie typowo ekologiczne materiały, tylko z zwykłej płyty laminowanej. Ale można ten indywidualizm zrobić i trzeba się zastanowić, czy wydanie tych, powiedzmy nawet na te dwie szafy, to wyszło prawie 12 tysięcy, nie jest wielką korzyścią dla tych dzieci, bo te strefy są oddzielone i te dzieci mają każdy swój jak gdyby kącik. I nie zawsze się da i bardzo często nie da się właśnie tego uzyskać gotowymi meblami takimi no, najtańszymi. No tak, tak. To meble gotowe mają swoje ograniczenia. Oczywiście po to my też jesteśmy, żeby właśnie projektować takie meble na indywidualne zamówienia, ale no, to trzeba się już liczyć z tym, że to się wiąże po prostu z kosztami. I tak jak mówisz, to nie musi być drewno, żeby to dużo kosztowało, tak? Bo jakby samo cięcie, przygotowanie tych płyt i no to jest po prostu też praca stolarza, ileś tam czasu, które mu zejdzie na to, żeby przygotować takie meble, zakupić materiał, tak?
No dokładnie. A mało też osób o tym wie i później się bardzo dziwią. Później myślą, że ten stolarz jest jakiś drogi. My wysyłamy do kolejnego. Niektórzy mają jeszcze wyższe ceny, ale słuchajcie, przy dużych meblach, przy dużych zabudowach możemy dużo rzeczy pochować i my możemy właśnie schować ten cały bałagan, zabawki. Tu ktoś się pytał, jak zrobić, żeby nie było widać brudu. No, kurz zawsze się będzie kurzył i na krawędzi pomiędzy sufitem a ścianą zawsze tak. Tak, będzie robiło się ciemniej i tego nie przeskoczymy, ale jeżeli jest to zabudowane, no to możemy to pochować. Moim zdaniem taki największy błąd, jaki popełniają ludzie, którzy urządzają wnętrza dla dzieciaków, to kupują, tak jak Ty powiedziałaś, niedopasowane wielkościowo meble, albo tych mebli jest za mało, one są jakieś takie niskie, tanie i później nie nakładają kolejnej warstwy, bo to się może właśnie na to dziecko przewrócić i nie ma gdzie tego wszystkiego chować. A na święta, nasze dzieci, Ty masz trójkę, ja mam tylko jedno, dostają po prostu zabawek, nie wiem, my przez chyba 10 lat tyle zabawek nie dostawaliśmy, co te dzieciaki teraz biedne dostają i one nie wiedzą, czym się bawić i tak dalej. I nawet jakbyśmy chcieli pochować i wyciągać po jednym, to gdzieś te zabawki trzeba schować. Tak, no na pewno najlepiej gdzieś tam zainwestować przynajmniej w jedną taką szafę, która pomieści ubrania, potem gdzieś tam jakiś regał, który pomieści te książki, czy nawet zrobić takie półki pod te pojemniki z Ikei, tak? W które można powrzucać różnego rodzaju figurki, klocki i potem na ten regał odkładać takie pojemniki. No. A powiedz mi, czy miałaś jakieś doświadczenia właśnie przynajmniej ze swoimi dziećmi, że one na przykład właśnie wysuwały albo wspinały się po regale, albo wysuwały szuflady i wchodziły do góry i zawał serca? Oczywiście, że takie były sytuacje. No bo ja jakiś czas temu oglądałam właśnie jakiś artykuł, że IKEA wycofała jakiś produkt, dlatego że właśnie spadł ten mebel na dziecko i coś tam się stało. Mhm. Bardzo często w meblach takich gotowych są elementy montażowe do ściany, ale nam się po prostu najzwyczajniej nie chce ich przykręcać. To słuchajcie, jak robicie coś samodzielnie, to zapewnijcie to bezpieczeństwo, bo regał, jak jest lekki i nie ma dużo przedmiotów, to on jest bardzo niestabilny. Tak samo szafa, jeżeli jest pusta, to ona jest bardzo niebezpieczna i trzeba ją dokręcić do ściany. Chyba że jest obciążona towarem, dużo tych rzeczy jest, no to wtedy ona się nie przewróci. A powiedz mi, Agnieszka, jeśli chodzi o pokoje takie dziecięce, które mają dużo skosów, bo z tym też dużo osób ma problem. Skosy, mało okien, albo nawet dużo okien, albo właśnie mało takich ścian, które mają odpowiednią wysokość, żeby duże szafy zamontować. Co wtedy robisz? No właśnie nie rozumiem, dlaczego to jest problem. Wszyscy piszą o tym problemie, tak? A dla mnie to nie jest problem. Skosy są fantastycznym miejscem właśnie na takie zabudowy stolarskie. Czy na jakiś taki kącik dla dzieci, tak? Można im tam zrobić taką fantastyczną bazę, przyczepić jakiś karnisz do tych skosów i zasłonę zawiesić, albo zrobić właśnie jakąś zabudowę ze sklejki czy z jakichś płyt, szuflady tam zamieścić, tak? Albo jakieś właśnie przesuwne fronty, czy nawet normalnie otwierane, tak? I idealnie pod te skosy i tak skos ile mam? Jak ma ścianka kolankowa 1,30 m, no to jest dobrze. Zazwyczaj są niższe, więc i tak wiadomo, że tam nie dojdziemy. No, tylko dziecko dojdzie. Także warto w tym momencie zabudować. Tak, ścianka kolankowa. Co to jest ścianka? Ścianka kolankowa, czyli jak macie ten najniższy punkt, gdzie zaczyna się skos, zwróćcie uwagę, szczególnie jak budujecie domy, żeby robić sobie troszeczkę wyżej. Oczywiście będzie to więcej kosztowało i Was więcej wycenią i to może być więcej niż 10 tysięcy, ale jeżeli możecie, to róbcie tą ściankę wyższą, jeżeli oczywiście warunki zabudowy i tak dalej pozwalają, bo wtedy ta powierzchnia jest bardziej do wykorzystania, tak? Czyli możecie i biurko jakieś tam postawić, tak jak Agnieszka mówi, jakieś półki, coś tam zabudować. A przy takiej, nie wiem, bo ja nawet się spotykałam, że tam chyba 80 cm było. Albo tak, jeszcze tak. No, to czasami się zaczyna od samej podłogi, tak? Czyli to jest takie poddasze użytkowe, znaczy tam mniej użytkowe, tak. I tak naprawdę tylko na środku możemy coś się wyprostować tak naprawdę. Więc warto te skosy zabudować, tak? Ten pokój wcale nie będzie przez to mniejszy, ponieważ i tak byśmy z tych miejsc nie skorzystali, tak? Tak, dokładnie. Ania Serwatko pisze, o tak, skosy to jednak wyzwanie, czyli zobacz, Aga, jednak wyzwanie. Agnieszka Brzozowicz pisze,
że miała taką sytuację. Chodzi o to, że dzieci się wspinały, z tego co rozumiem, i zaraz potem przykręciliśmy komodę do ściany. No właśnie. Trzeba na własnym tym. Ania pisze, to co mówi Agnieszka to prawda, nie wiem która. Mam nadzieję, że obie. Warto podnieść ściany kolankowe, ale bardzo ważne, żeby ocenić przy tym, czy nie straci na tym bryła domu. Oczywiście, no, trzeba jakiś umiar mieć, bo później proporcje mogą się zachwiać, ale ja zawsze powtarzam, że my nie mieszkamy na elewacji, tylko mieszkamy w środku. Mhm. I o tym też, jak niektórzy projektują budynki, zapominają, a później my się zmagamy właśnie z tym, co tam, albo w ogóle każdy z nas, kto urządza wnętrze, się musi zmagać, co tam w środku później wykombinować. Dokładnie. Zobaczę, które z tych pytań jeszcze, o które mamy tutaj użytkowników, byłyby najciekawsze, może tak po kolei sobie przyjedziemy. Tak, tutaj dużo pytań było o oświetlenie. Tak, I to myślę, że to tak pięknie zahacza właśnie o to, tak. Co wcześniej mówiliśmy, o tą ergonomię i w ogóle o to rozplanowanie tego pokoju dziecięcego. Jak trafiamy na mieszkanie od dewelopera, to zazwyczaj mamy jeden punkt świetlny na środku pokoju. No i często okazuje się, że to jednak jest za mało, tak? Może jeżeli pokój by miał 8 metrów, to może wystarczy, ale przy większych pokojach to jednak jest dużo za mało. I jak jedziemy najczęściej do sklepu albo oglądamy, no to bardzo często kupujemy pojedynczą lampę z pojedynczą żarówką, nie? To też jest błąd dosyć duży, nie? Tak, i też no, błąd i też jakby moim zdaniem niewiedza po prostu, bo wszyscy tutaj, no wnętrza to są przede wszystkim jakieś przedmioty, obrazki, czyli tą lampę kupujemy tak naprawdę oprawę. Tak, a my tutaj, zarówno ty, jak i ja, zwracamy też uwagę na to źródło światła, czyli na tak zwaną żarówkę. I tak, czy na to światło białe, tak zimne, ciepłe, no to już myślę wszyscy znają, ale kupując taką lampę, musimy się też zastanowić właśnie nad tym źródłem światła, tak? Czyli ile tego oświetlenia będziemy mieć. Od jakiej strony jest też pokój, czy jest od północnej, czy jest od południowej, tak? Żebyśmy wiedzieli, gdzie to światło zaplanować. Wiadomo, że bawiąc się, czy zimą, czy tak jak teraz już jest jesień, no to po południu chcemy, żeby było jak za dnia. No czyli to światło musi być dosyć mocne, ale jednocześnie nie może być zimne, żebyśmy się nie poczuli jak w prosektorium. Potem na przykład do czytania by się przydała taka lampka, tak? Czyli gdzieś tam w okolicach łóżka jakaś lampka nocna. Przy biurku też powinna być lampka. No i tak naprawdę trochę musimy się pobawić tym światłem, tak? Nie, może lepiej zaplanować tak, żeby na przykład było też oświetlenie szafy, jeżeli mamy zabudowę, tak? Czyli możemy to oświetlenie w szafie zaplanować, tak? IKEA już nawet też ma takie rozwiązania. Albo z zewnątrz doświetlić te półki. Tak? No dokładnie. No jest, temat jest szeroki i jak dobrze zaplanować? No tak naprawdę do każdego pokoju trzeba było pomyśleć, gdzie te źródła robić. I te źródła światła są robione właśnie pod ten projekt aranżacyjny. Czyli dokładnie musimy się zastanowić, gdzie właśnie robimy tą zabudowę ścianną, gdzie kładziemy meble, gdzie będzie biurko, nie wiem, gdzie właśnie będzie to łóżko stało, tak, żeby też odpowiednie gniazdka, bo ja mówię tutaj o tym oświetleniu sufitowym, które jakby jest stałe, ale tym ściennym możemy się pobawić. Jeżeli jest gniazdko, no to możemy zawsze dokupić jakiś kinkiet, który jest normalnie do gniazdka, z możliwością podłączenia do gniazdka. I w tym momencie już możemy ten pokój fajnie doświetlić, czy się pobawić jakąś atmosferą. Dokładnie, tutaj było takie pytanie, nie pamiętam teraz od której pani, ale to już nieważne, jak zrobić, żeby to oświetlenie było cały czas dopasowane, jak dziecko urośnie, także nie trzeba by było przerabiać tej elektryki. No i moim zdaniem ten dobór funkcji jest tutaj kluczowy, to co powiedziałaś, czyli tam, gdzie jest okno, tam, gdzie jest światło, tam powinna być praca, tam powinna być zabawa, więc to łóżko no, możemy odsunąć gdzie indziej, bo też takim częstym błędem jest robienie jakiegoś placu zabaw gdzieś w narożniku, w kącie, nie daj Bóg, właśnie pod skosem, gdzie jest bardzo ciemno i wtedy nawet jak jest lato czy wiosna, no to o którejś godzinie już jest tam zbyt ciemno, żeby się bawić, więc jeżeli mamy taką możliwość, pokój ma więcej niż 10-15 metrów kwadratowych, ja wiem, że nie każdy może sobie na to pozwolić, no to wtedy robimy miejsce i do nauki, i do zabawy tam, gdzie jest okno. I wtedy mamy tylko jedną lampę przy biurku i to nam jak gdyby do pracy później i do zabawy wystarczy. A oświetlenie górne, jeżeli nie chcemy go zmieniać, to musi mieć więcej źródeł światła. No i możemy popróbować i pobawić się, to co Agnieszka powiedziała, żarówkami. Byleby nie używać powyżej 4000 kelwinów, dlatego że wtedy ta temperatura jest zimna.
4000 to jest barwa powiedzmy biała, ale już powyżej robi się taka no nieprzyjemna, dosyć niebieska, no i to jest niezbyt dobre i do zabawy, i dla odpoczynku, więc raczej gdzieś tam w granicach tych 3000, więc jak kupujecie te żaróweczki, to zwracajcie uwagę na to, jaką ma moc i właśnie jaką temperaturę barwową, i pomyślcie najpierw o funkcji, a później o oświetleniu, ale też nie zapominajcie o tym oświetleniu, bo tak jak Agnieszka powiedziała, możecie kupić sobie na przykład lampkę nocną, która będzie włączona na pstryczek, a niekoniecznie będzie to taki kinkiet na stałe, no bo jeżeli zrobicie ten kinkiet, a później będziecie coś przemieniać, będziecie chcieli mieć więcej szaf, albo dzieci będą już nastolatkami, będą chciały same coś tam poprzerabiać, no to może się zrobić jak gdyby problem i trzeba będzie coś podkuwać, coś skuwać i tak dalej. No ale to nie są rzeczy też nie do zrobienia. Dokładnie. Także to zawsze można przekuć trochę ścianę. Ja zobaczę, jakie jeszcze tutaj były... Czy jakieś specjalne oświetlenie do szkoły i odrabiania w swoim pokoju lekcji? No na biurko, lampka. Na biurko ciepła barwa, no i żeby... Tak. No i też, no właśnie, a propos tej barwy, może przy łóżku bardziej takie 2500, a właśnie przy biurku powyżej 3000, 3,5-4, żeby to jednak to dzienne, żeby to światło motywowało do myślenia, do nauki, a to nocne może już tak łagodnie nas wprowadzać właśnie w tą fazę snu. O. Dobrze. Agata pyta, jak zaprojektować szafy i miejsce zakryte do wielkiego składu zabawek, jakim jest pokój dziecka, fana klocków i pojazdów 6 lat. Dodatkowa trudność to skosy w pokoju. No, na skos już troszeczkę odpowiedzieliśmy. Tak, skos został trochę ujarzmiony. No, a teraz jeśli chodzi o zabawki, to jaką, jesteś zwolenniczką jakich rozwiązań? Radykalnych. Czyli musimy zweryfikować, tak, które zabawki tak naprawdę, którymi zabawkami dziecko się bawi, a którymi nie. I niestety podzielić, zrobić jakąś segregację. To tak trochę jak w ciuchach, tak? Też tak trudno się pozbyć niektórych rzeczy, ale na pewno, bo oczywiście możemy wszystkie skosy zabudować i zrobić pojemniki i szuflady na zabawki. To jakby to nie jest problem, tak, ale no, jeżeli dziecko ma 6-7 lat, a w wieku 14 lat raczej już tylu klocków Lego nie będzie mieć, tak? No chyba, że się wybiera na architekturę, to w tym momencie tych klocków będzie przybywać. Ale jakąś redukcję trzeba zrobić. Ktoś tutaj chyba zadał pytanie, co zrobić, żeby... Zaraz zobaczymy, jak to było. Tak, coś ze sprzątaniem pokoju było. Coś ze sprzątaniem. Panie Agnieszko, co zrobić, żeby dzieci sprzątały w pokoju? Pani Katarzyna pisze. No ja myślę, że to jest temat nie dla nas, ale no, można poprzez jakieś może gry i zabawy coś pokombinować, ale na pewno zredukować jakieś rzeczy, nie kupować nowych. No nie wiem, Agata, masz większe doświadczenie. Co byś radziła pani, żeby dzieci chciały sprzątać w pokoju? Może jakieś nietypowe zabawki, tylko to też szuflady czy coś, ale to też się po jakimś czasie może znudzić, nie? Tak, oczywiście możemy zaplanować tak pokój z jakimiś szufladami, gdzie oznaczymy te szuflady i możemy mówić, że teraz zabawki idą spać i muszą odpocząć, ale jak długo się dziecko na to da nabrać, no to nie wiem. Tak, jakbyście, słuchajcie, mieli jakieś super pomysły, jak nakłonić dziecko do sprzątania, to dajcie znać, bo to... Dokładnie, mi też się przyda. Ania Serwatko pisze, przy malutkim dziecku chyba fajnie, jak będą też ściemniacze. Wydaje mi się, że ściemniacze w ogóle są fajne i teraz możecie kupić żarówki i w IKEA, i Philipsa, które są właśnie z opcją ściemniania, więc obojętnie w sumie prawie jaką macie lampę, możecie sobie taką żarówkę wkręcić i tą opcję też uzyskać. Także tak, ale wtedy... to musi być wcześniej zaplanowane, że tutaj ma być na ściemniaczu. Żarówki już nie. No, żarówki się wkręca, bo to jest na aplikację, także to już są na aplikację rzeczy, także już nawet nie trzeba tego planować. Nie mówię o inteligentnym domu, tylko o takich najprostszych tutaj rozwiązaniach. Widzę, co Ania tu mi pisze. Dobra, teraz tak. Pani Dorota pyta. Jak ciekawie zaaranżować przestrzeń do zabawy? Czy jest jakaś fajna zasada wydzielania przestrzeni funkcjonalnych, tak jak to jest w przypadku trójkąta w kuchni? Uwielbiam i przygarnę wszystko nietuzinkowe, inspirujące rozwiązania multifunkcjonalne. Jak ciekawie zaaranżować przestrzeń do zabawy? Czekaj, złota zasada. No właśnie przed chwilą mówiliśmy o tym, żeby to miejsce do pracy na pewno bliżej okna było. A to miejsce do spania może być w jakimś tam takim ciemnym kącie.
Też jeśli są skosy, to warto pomyśleć o tym, żeby szafa była w takim, na ubrania przynajmniej wiszące w jakimś takim wysokim miejscu. A ta przestrzeń do zabawy, to różnie można zaaranżować. Można na przykład zrobić ściankę wspinaczkową na ścianie. Można huśtawkę do sufitu doczepić. Można dywan jakiś taki fajny dać na środek pokoju. I to też tak dziecko zachęci do zabawy. Albo jeszcze tak przychodzi mi do głowy dla pani Doroty, że można by było takie meble wybrać, one bardzo często są ze sklejki z drewna, które jednocześnie mogą być ławeczką, stoliczkiem i tak dalej. Czyli jak wysuniemy te szuflady, to one wtedy są multifunkcjonalne, czyli możemy zmieniać. Ja na przykład mam w domu coś takiego, co projektowałam dla dzieci niepełnosprawnych jeszcze na studiach, to są pufy z takiej gąbki, takie pianki, one są obszyte materiałem, który można odpinać i to jest taki jak gdyby sześcian i jak go rozłożymy, to może być stoliczek, łódka, daszek, krzesełko i tak dalej, a dzieci mają super wyobraźnię, one wcale nie muszą mieć wszystkiego dopowiedzone do końca, więc jeżeli te meble byłyby właśnie takie modułowe, a właśnie może tu chodzi o modułowość, tak? Że modułowość da nam taką multifunkcjonalność, a jednocześnie rozwija kreatywność dziecka i dzięki temu z mebla można zrobić coś, co później będzie jakimś takim mini meblem dla dzieci, dla dziewczynek, nie wiem, jak zaproszą na herbatę i kawę swoje koleżanki, więc fajnie też jakby były takie moduły. Ja wiem, że takie moduły są i w IKEA, i właśnie i w Voxie, i dużo firm internetowych ma takie systemy modułowe. Tak, myślę, że takie meble, one są dostępne w internecie, czy jakieś to są takie łódki, czy że z jednej strony to może być taki łuk, taka drabinka, a jak odwrócimy, to mamy taką huśtawkę, jakby taką łódkę. No, dzieci są otwarte na różne takie inne rzeczy, które nam się wydają takie dziwne, a dla nich właśnie przez to, że są takie nieoczywiste, są fajne, tak? I mogą je na swój sposób wykorzystać. Ja bym to połączyła z pytaniem, tylko teraz ich jest tak dużo, takim pytaniem właśnie, jak zrobić fajny pokój, a niekoniecznie, żeby on był różowy. Aha, tu było takie pytanie, tak. Jak... Anna Bojczuk, jak zaplanować kolorowy, ale nie dziecinny pokój? Znaczy to mi się tak skojarzyło, nie? I też mi się tak wydaje, że nasze dzieci lubią jakieś kolory, jakieś mają preferencje, ale często to my robimy z tych pokoi troszkę takie na zasadzie kiczopowate, albo chcemy za dużo tam naładować, a dzieci wcale nie do końca potrzebują tego. Tak, one są... Zgodzisz? No, dzieci są potem trochę przebodźcowane, tak? Jak za dużo tego wszystkiego jest, że z każdej ściany się uśmiecha jakaś żyrafa albo coś, to możemy przesadzić, tak? Trzeba się skupić na jakichś, na kilku elementach. I jak zaplanować kolorowy? No właśnie można się trzymać tej zasady tych trzech kolorów, tak? Że więcej niż trzy kolory nie dajemy więcej niż trzy kolory. Żeby nie był dziecinny, ja myślę, że możemy odrzucić wszystkie infantylne grafiki, z którymi my mieliśmy do czynienia właśnie w przedszkolu czy w szkole i skupić się bardziej na kolorach, ale w postaci jakichś figur geometrycznych. Tak, no czy jakieś paski, kropki. Jeżeli chcemy na przykład mieć jakieś autka, to może niekoniecznie zigzaga McQueena, tylko dajmy jakiś zarys, tak? Czy jakiś po prostu model, bardziej graficzny, tak, dokładnie. I tak sobie myślę, że bardziej słuchajcie, abstrakcyjne wybierajcie motywy, bo zarówno ta księżniczka, czy ten samochód, czy samolot, to mogą być, tak jak Aga mówi, obrysy, to mogą być bardzo takie geometryczne grafiki. Albo żeby tego po prostu było mniej, albo w ogóle jak na ściany coś robicie, to niekoniecznie każda ściana w innym kolorze i jeszcze dodatkowo zasłonki w kropeczki różowe, tylko za pomocą grafik, za pomocą jakiegoś prostego układu ramek można to zrobić. A jeżeli chcemy mieć kreatywne przestrzenie i ściany, no to możemy przecież użyć i farby tablicowej, i folii tablicowej, folii tablicowo-magnetycznej, i jakiejś białej ścieralnej. Teraz ostatnio gdzieś widziałam taką folię, ona jest elektrostatyczna, że ją się przykleja na ścianę, ona po prostu się przyczepia i piszemy pisakami, a później ją bierzemy, tą kartkę w sumie, bo to kartka nawet, nie folia, i możemy wyrzucić ten obrazek i nic się z tą ścianą nie dzieje, więc teraz mamy takie możliwości, słuchajcie, głowa mała. Tak, no nie tylko ściany mogą takie być, ale możemy też front szafy właśnie pomalować farbą tablicową albo farbą tablicowo-magnetyczną. No naprawdę, jest tutaj taka dowolność i jest tyle możliwości, że to dziecko na pewno będzie mieć pokój, który nie będzie dziecinny, a będzie dziecięcy. No właśnie.
No, to nawet tak jak w IKEA są takie rolki z papierem, tak, to wystarczy coś takiego na ścianie przyczepić i też może sobie zgroić po tych ścianach, ale oczywiście po kartce. Tutaj pyta Marianna, jak dobrać meble, szczególnie szafę z ubraniami, aby było pojemne, ale nie masywne. Jaki masz patent na to? Bo mi się wydaje, że po prostu szafa musi być podzielona na ileś części, że to nie może być wielka jedna szafa z przesuwanymi drzwiami, bo wtedy ona będzie masywna. Tak, no, dla mnie chyba największym koszmarkiem to są właśnie te szafy typu Commander, niestety, z tym przesuwnym systemem. Żeby nie była masywna, ja myślę, że tutaj też kolor odgrywa dużą rolę. I jeżeli szafa będzie ustawiona w złym miejscu i jeszcze będzie w jakimś takim kontrastującym kolorze, no to wtedy nic nie zrobimy, tak? No to będzie po prostu wielka i masywna. Na ubrania wiszące musimy mieć te 60 cm wewnątrz, tak? 55, 60, no to jest taki, no taki must tak naprawdę. Można też pokombinować, tak sobie myślę, słuchajcie, zrobić szafę nawet z płyty laminowanej, użyć może właśnie bieli szarości i zrobić jakieś takie subpodziały tej szafy, że tutaj są jakieś dłuższe, krótsze ubrania i tak dziecko ma tylko dostęp do jakiejś wysokości powyżej, to tylko rodzice już mogą dosięgnąć. Więc po prostu potraktować troszeczkę ten mebel rzeźbiarsko, nawet możecie sobie szkic na papierze zrobić, iść do stolarza i powiedzieć, że coś takiego byście chcieli. On wam oczywiście powie, czy to ma sens, te podziały, żeby tam się nie okazało, że od drążka do półki jest 20 cm i nic nie powiesicie, ale no można to, ten mebel podzielić, a jeżeli kupujecie coś gotowego, no to też no trzeba sprawdzać wymiary, bo to też jest taki problem i błąd, że nikt nie sprawdza wymiarów, później ta szafa przychodzi i skręcamy ją pół dnia albo pół wieczora i nagle patrzymy, o ja cię kręcę, co my kupiliśmy. Tak, więc tak. Te wymiary trzeba sprawdzać, nie? Zaczynał sprawdzić, teraz ja mam taki fajny patent i myślę, że to niektórzy go też znają, a ci, którzy go nie znają, to im bardzo serdecznie polecam. To jest po prostu zwykła taśma taka malarska i te wymiary należy sobie tak tą taśmą wykleić na podłodze i wtedy zobaczymy, ile tak naprawdę miejsca zajmie nam dany mebel. No i tak naprawdę słuchajcie. I możemy całą podłogę wykleić taką taśmą, wstawiając tam łóżko, tak? Oczywiście no, nie będziemy mieć 3D, tak? Ale będziemy widzieć na podłodze, ile miejsca zajmuje nam dana rzecz. Pani Kasia Arsumiuk pisze, że Philips ma też żarówki z 3-stopniowym świeceniem światła, 170 i chyba 25% mocy. Wtedy działa to na istniejącej instalacji. Każde kliknięcie we włącznik zmienia moc światła. No widzicie, także takie już bajery są. O, to jakiś tutaj profesjonalista nas obserwuje. Ktoś tutaj przetestował chyba to. Tak. Pani Violetta pyta, jak funkcjonalnie rozplanować pokój dla chłopczyka 5 lat i dziewczynki 1,5 roku? Czy najlepiej, żeby to był pokój w kolorze uniwersalnym, białym i tylko dodatki? Pozdrawiam. A, jeszcze raz, tak, bo tutaj... Jak funkcjonalnie rozplanować pokój dla chłopca, który ma 5 lat i dziewczynki 1,5 roku? Czy najlepiej, żeby to był pokój w kolorze uniwersalnym, białym i tylko jakieś dodatki? Pani pyta. No tak naprawdę to tutaj zależy, jaki mamy budżet, tak? Już tutaj też wcześniej z Agnieszką wspominałyśmy, że warto jednak ten pokój podzielić na tą strefę dla chłopca i dla dziewczynki. No 1,5-roczne dziecko ma mniejsze potrzeby oczywiście niż 5-letni chłopiec, ale naśladuje go we wszystkim, więc pewnie to, co on ma, to też będzie ona chciała mieć i robić. Także myślę, że tutaj można fajnie zaakcentować poprzez na przykład ścianę, na której stoją łóżka, tak? Jakieś kolory w tle dać, czy podzielić jakoś ten pokój właśnie. Na strefę. Może być na strefę, dokładnie, dokładnie. Albo na tą strefę właśnie sypialnianą, albo na tą strefę typowo dla chłopca i dla dziewczynki. Ja na przykład... Nawet jeszcze tylko dokończę, jeżeli miałaby powstać na przykład szafa, taka duża zabudowa jakaś, to można postawić jedną, natomiast kolory frontów będą nam mówić o tym, czy jest to część dla tego chłopca, czy jest to część dla dziewczynki, tak? I nawet te fronty, one mogą być białe, ale załóżmy uchwyt czy szare, tak? Ale uchwyty nam już też wskażą, gdzie są ubranka dla chłopca, gdzie są ubranka dla dziewczynki.
Dokładnie. I wtedy to będzie eleganckie, takie ponadczasowe, a niekoniecznie wszystko będzie podzielone na biało, na różowo-niebieskie. Tak, tak, a tak. Biało też jest dobrym kolorem, żeby jako tło było, bo tak się wszyscy bali przez dłuższy czas bieli. Oczywiście szarość panowała, ale słuchajcie, czy to ściana będzie biała czy szara, ona i tak się pobrudzi. I po 5 latach i tak trzeba malować, słuchajcie. Więc nie ma co zakładać, że jest jakiś kolor albo jakaś farba, której nie trzeba będzie malować. Ale tam było też pytanie właśnie od jednej z pań, które farby są najlepsze, od pani Elizy, które farby są najlepsze do zmywania ze ścian brudnych rączek? No, może takie farby, które się stosuje też w kuchni. I w łazienkach, po prostu. Satynowe, ale tak, one, słuchajcie, będą się trochę świecić. Mhm. Bo możemy mieć matowe, półmatowe, satynowe i takie, wiecie, gloss. I te gloss są najbardziej zmywalne. Oczywiście tych producentów jest dużo. Ja kiedyś testowałam na przykład parę, no, takie kanadyjskie, no to można było szorować i naprawdę nic, farba nie schodziła, ale takie tańsze farby, tu już nie będę podawała, powiedzmy, producentów, jak kiedyś testowałam, takie marketowe typowo, no to farba odchodziła razem, znaczy z gąbką odchodziła farba ze ściany, nie? Więc no trzeba, słuchajcie, kupić troszeczkę lepsze te farby i one będą na pewno trochę więcej kosztować, ale wtedy będzie można wyszorować tą ścianę, jeżeli się tego boimy. Tak, albo tapety też już takie mocniejsze, tak? Czyli nie papierowe na przykład. No, na przykład no. Winylowe chyba, nie? Dokładnie, tak. By można tak. Wytrzeć. Nie wiem, czy tu jest jakaś różnica w tym pytaniu. Eliza pyta, jakie wybrać oświetlenie dla dwóch biurek pod ścianą? No to pytanie chyba już było. Tylko nie wiem, o co chodzi, że dla dwóch biurek pod ścianą. Tu jest jakiś chyba myk, że mamy dwa biurka, są pod ścianą, no to czy nie robić... Znaczy, można by było postawić takie dwie lampki, tak mi się wydaje, na biurku, ale można by było też zrobić z sufitu takie... pewnie wiesz, Agnieszka, o co mi chodzi, taką lampę z dwoma ramieniami, która się reguluje i wtedy nic nie stoi nam na biurku, nie? Tylko pytanie, czy ten układ zostanie na wieki, czy to nam nie będzie przeszkadzało, że później będziemy musieli instalację elektryczną zmieniać. No właśnie, ja się jeszcze obawiam takie, jeżeli te dwa biurka stoją obok siebie, to na pewno będą padały jeszcze hasła, że jego lampa świeci na moje biurko. No, dokładnie. Także może warto jednak te biurka trochę bardziej rozstawić i dwie osobne lampki tam dać. Tak, tak, rzeczywiście zapomniałam o tym problemie, że jak są za blisko. Kiedyś przyszła właśnie do mnie klientka, mówię, pani Agnieszko, czy może pani rozsunąć te biurka, bo ja się obawiam, że one będą punktem zapalnym, właśnie, że kogoś kartka wysuwa się na krawędź kogoś drugiego. Nie zdawałam sobie wtedy jeszcze sprawy, że to może być taki problem, a jednak dzieci rządzą się własnymi, słuchajcie, zasadami. Tak, tak. Tu jeszcze też zauważyłam takie pytanie od pani Karoliny. Czy warto zwracać uwagę na trendy w planowaniu pokoju, projektu? Mm-hmm. Czy obecne trendy idą w parze z funkcjonalnością? No właśnie, myślę, że trendy mogą iść w parze z funkcjonalnością. Chociaż no oczywiście są pewne pomysły, które są dosyć zabawne i które się nie sprawdzają, tak? No bo w boho mamy dużo takiej i ratanu, i wikliny, dużo rzeczy, na których może brud osiadać, kurz, które trudniej wyczyścić, które są bardziej romantyczne, zwiewne i one nie są aż tak super funkcjonalne, ale z drugiej strony, jeżeli te meble byśmy kupili takie bardzo funkcjonalne, jakieś łóżko, które byłoby z szufladami, a dodalibyśmy jakieś donice, wazony i tak dalej, no to do sprzątania mamy trochę więcej, ale też możemy szybko jak gdyby to wymienić, te wszystkie, nie wiem, te ażurowo-ratanowe elementy, tak mi się wydaje, albo te huśtawki takie, no bo trudniej wyczyścić te wszystkie żłobienia w wiklinie, niż jak mamy na przykład jakąś taką huśtawkę, powiedzmy, z tkaniny, którą możemy zdjąć, wyprać i powiesić od nowa, nie? Zgadza się. No to tak naprawdę zależy od tego, jakie jest dziecko, na ile mu pozwalamy robić coś w tym pokoju. Już też planując pokoje dziecięce, to wielokrotnie słyszałam, żeby byle nie było zasłon i firan, bo się na tym wieszają moi synowie. Ale to też chyba jest indywidualne, bo ja z kolei tak, słyszę, tak. No, moja córka to by chciała romantyczny styl i w ogóle ja mówię, no ale te zasłony, firany takie niefunkcjonalne, to nic muszą być, no rolety nie mogą być, a przecież mamy rolety, mamy plisy, mamy żaluzje, więc tutaj raz kot przeszkadza, raz pies, no... Tak, no to
Czy każdy projekt. Dokładnie, prawda? to jest bardzo indywidualne, tak. No, są dzieci, które nie strącą doniczki z parapetu, a są takie, które zrzucą karnisz, tak? Wyrwą karnisz ze ściany. Także to jest wszystko bardzo indywidualne i właśnie trzeba dostosować do wieku dziecka. I tak jak na przykład niedawno projektowałam też pokój dla chłopaka nastoletniego. I no, on już się bardzo interesował sportem, więc na przykład wisiał drążek, tak, do ćwiczeń i worek treningowy. Tak, u jego siostry z kolei była huśtawka, tak, bo była dużo młodsza i jakby to było dla niej ważne, tak. Toaletka też była w tym pokoju u kolejnej tam siostry, bo taka to też taka trójka rodzeństwa była, więc były trzy pokoje dziecięce i każdy z nich był inny. No fajne, fajne są takie wyzwania, tak? Bo jednak był to jeden dom, a trzy różne pokoje i w każdym znalazło się coś, na czym najbardziej temu dziecku akurat zależało. Przy tym chyba trzeba też zwrócić uwagę, czy my możemy na daną rzecz sobie też pozwolić i zamontować to, bo jak mamy właśnie huśtawki, o których wspomniałaś i te wszystkie elementy, które są do sufitu przyczepiane, to nie zawsze możemy je zamontować. I teraz, czy jest jakiś patent? No, rentgena w oczach nie mamy. Jeżeli strop żelbetowy powinniśmy, ale też ja się spotkałam, gdzie był dach, były jakieś belki drewniane i tak dalej i trzeba było szukać tych belek, a już sufit był podwieszony, zrobiony, więc no nie zawsze możemy sobie to zrobić. Też trzeba uważać, żeby dziecko sobie krzywdy nie zrobiło, nie? Czyli jak wybieramy jakieś takie elementy wiszące, to żeby one były dobrze osadzone, ale jak potrafią karnisz wyrwać, to ja już nie mam na to patentu. Nie wiem, jakie śruby zastosować, żeby to... No ale na pewno przykręcać, co się da, meble. Tak, tak. To znaczy można dodatkowe... Można, wiadomo, no jeżeli jest to na przykład projekt domu, który od początku powstaje, no to już planujemy, że w tym miejscu ma wisieć ta huśtawka i robimy wzmocnienia. Jeżeli jest to pokój, w którym nie wiemy, co jest, to zawsze możemy zrobić takie od zewnątrz wzmocnienie. No, to już myślę, tutaj też z wykonawcą warto porozmawiać i jego też o radę zapytać. Ale nie jest to, tak, ale to nie jest niewykonalne, tylko na pewno nakład finansowy czy czasowy będzie dużo większy niż w przypadku no, takich mieszkań, które są od dewelopera. Mhm. Ja się raz spotkałam i to wcale nie był pokój dziecięcy, gdzie właśnie mieliśmy zamontowany jakiś wiszący fotel i pamiętam, że deweloper poprosił o precyzyjne określenie, gdzie ten fotel będzie wisiał, bo on tam coś w suficie musiał zrobić, jakieś wzmocnienie, żeby ten fotel nie spadł, więc... Po prostu sprawdźcie to, żeby później nie było, że kupicie coś, a nie będziecie mogli zamontować, więc przed zakupem warto to sprawdzić. Pani Dorota pisze, ratunku, jak urządzić pokój dla dziewczynki 6 lat, żeby za chwilę jako nastolatka nie przyszła, że chce go zmienić, bo jest zbyt różowy i księżniczkowy. Z góry dziękuję za odpowiedź. My trochę już odpowiedzieliśmy, ale możemy trochę to rozwinąć, Aga. Tak, no mówiliśmy o tym właśnie, żeby ten pokój nie był dziecinny, a dziecięcy. Ale ja myślę, że warto stworzyć jakąś taką bazę właśnie kolorystyczną, taką dość neutralną, a jeżeli już to dziecko tak się upiera, żeby mieć te wszystkie figurki Disneya i tak dalej, no to nie wiem, iść na kompromis i na przykład poduszki kupić, tak, czy zasłony, bo dużo łatwiej zmienić takie poduszki i zasłony niż całą szafę, która jest dedykowana jakiejś tam bohaterce Disneya. Tak, pościel, narzuty, dokładnie. Takie albo jeszcze grafiki mogą, słuchajcie, jak już myślisz tą księżniczkę, to jakieś obrazki, graficzki, żeby to nie było naklejone, tylko plakat właśnie, coś, co można później odczepić, wymienić z ramki i mamy tą samą ramkę, a już mamy, nie wiem, co tam nastolatki lubią, czy coś w czerni, czy tam jakieś inne mroczne klimaty, no ale możemy to po prostu wymienić. Kurczę, Aga, nie wiem, czy my nam damy radę, bo tutaj pytania napływają. No właśnie, tutaj jeszcze jest tak. A jeśli w pokoju znajduje się wnęka, tak, czy zabudowana szafa nie jest złym rozwiązaniem? Pyta pani Magdalena. Chyba jest. No, żeby wnękę zabudować, chyba tak. Zależy, co to jest za wnęka, tak? Można... Mi się wydaje, że pani Magdalenie chodzi o to, o czym rozmawiałyśmy, że te takie przesuwane szafy to niekoniecznie, ale z kolei jak mamy wnękę i ta szafa będzie miała jakieś tam jednolite fronty, takie bez jakichś grubych szprosów i profili, to fajnie, no bo wtedy możemy ukryć, a ta wnęka jest maksymalnie wykorzystana, więc w tym przypadku to się sprawdzi moim zdaniem. Tak, tak. Wydaje mi się też, że fajnym pomysłem jest na pewno, jeżeli fronty są w kolorze ścian, bo wtedy ta szafa jest taka bardzo niewidoczna i tak się wtapia, tak? Czyli może niekoniecznie na wysoki połysk, ale właśnie w macie
No, fronty można też tapetą obłożyć albo na przykład lustrem, tak? Lustro powiększa pokój, więc i mamy też, jeżeli na przykład no, w przypadku dziewczyn, akurat mi się to bardzo dobrze sprawdza, jakichś takich już szkolnych, które lubią gdzieś tam tańczyć, chodzą na bale czy na jakąś gimnastykę artystyczną, no to zawsze jest ta prośba o to, żeby gdzieś umieścić to duże lustro. No i właśnie szafa jest dobrym pomysłem na umieszczenie takiego dużego lustra, bo zamiast właśnie zwykłych frontów możemy po prostu zrobić fronty lustrzane. No i jeżeli to wnętrze jest małe, też możemy optycznie powiększyć, niekoniecznie musimy wtedy jakąś tam ramkę gdzieś wkleić. Tak, też tak. Mi się wydaje, że to jest dobre rozwiązanie. Pani Marta pisze, ja mam zabudowaną szafę i trzylatka jest ok. Także super. To się sprawdza. Pani Agnieszka pisze, warto wykorzystać naturalne wnęki w pomieszczeniu. W pokoju dziewczęcym każdy centymetr dobrze wykorzystany jest na wagę złota. No pewnie, bo właśnie o to chodzi, że takim największym naszym błędem jest, że kupujemy jedną szafę na ubrania, jedną komodę i jakiś regalik na klocki, ale przecież czy tam na książki, ale się okazuje, że tych książek mamy miliard, klocków mamy dokładnie miliard, lalek i tak dalej, i tak dalej. I to później zaczyna zasypywać nam dywan, łóżko, podłogę i jak jeszcze nie daj Bóg nie mamy w łóżku jakiejś szuflady, do której możemy upychać, no to później to po prostu się nam wylewa z tego pokoju na tak, inne pomieszczenie, tak. Albo na przykład na salon, tak jak są małe dzieci, to one wszystko robią na salon wynoszą. I na salon wynoszą, także... Tak, no bo one chcą przebywać tam, gdzie my chcemy, tam, gdzie my jesteśmy. Ja też jeszcze zwrócę uwagę na to właśnie, że no, te zdjęcia wszystkie w internecie, one są takie piękne i wystylizowane, ale sama wiem z doświadczenia, jak robię sesje zdjęciowe, no to tak naprawdę trzeba by było zdjęcie zrobić tego, co jest za mną, tak? Ile rzeczy jest wyrzucanych z półek, żeby zaprezentować i żeby to estetycznie wyglądało, tak? I jakby, no ja to wiem, tak? Na tych zdjęciach to wszystko jest takie piękne, ładne, poukładane, jest 5 książeczek, 5 designerskich książeczek na krzyż, a tak naprawdę no to tych książeczek jest po prostu multum, tak? I no i faktycznie i takie wnęki czy skosy, no to taki projektant wnętrz jak ty czy ja jesteśmy w stanie pomyśleć już o tym, że te wnęki teraz są wykorzystywane przez właśnie jakiegoś takiego malucha na jakieś tam samochodziki, a później będą wykorzystane na książki czy na jakieś inne rzeczy. Może na sporty, nie wiem, narty na przykład. Dokładnie, dokładnie. Deska, no. Zależy co tam będą. Tak, zależy, tak. Tak. Nie wiem co z rowerem, bo też jest problem zawsze z rowerami w jakichś mniejszych mieszkaniach i jak nie, w korytarzu nie ma miejsca, to później lądują w pokoju. No, u chłopaka można jakieś haki fajne zamontować, ścianę też albo położyć jakąś tapetą, albo jakąś masą, albo pomalować i też by można było wykorzystać. Tutaj tematy się, słuchaj, Agnieszka, powtarzają. Adam Masłowski pisze, jak zaplanować wspólny pokój dla dwóch braci, przeprowadzka w przyszłym roku, wiek 3 i 8 lat, wykrzyknik, powierzchnia 11 metrów kwadratowych. No na pewno, żeby się nie kłócili. To, co Agnieszka mówiła, rozdzielone te biurka. Tak, żeby lampka nie świeciła, tak, żeby lampka jednego nie świeciła na biurko drugiego, dokładnie. Może jakieś, słuchajcie, jak jest biurko jest miejsce, to może jakiś wąski regał pomiędzy biurkami, a biurka jak najbliżej właśnie okna, a wtedy ta strefa do spania też gdzieś osobno, żeby może nie musieli spać też do końca koło siebie, jeżeli jest duża różnica wieku, no bo 3 i 8 lat to są zupełnie inne potrzeby. No właśnie, zależy jeszcze też, gdzie wypada okno, gdzie są drzwi i jak ten pokój można mądrze podzielić. No, można albo właśnie podzielić na strefy spania i do zabawy, albo właśnie typowo podzielić, że tutaj jest część A, część B. Ja już słyszałam o takich przypadkach, że brali taśmę właśnie i sobie dzielili taki pokój na pół, żeby ktoś nie przechodził. Tak, taki typowy fizyczny podział, dokładnie. No. Pan Jakub się pyta z takich użytkowych pytań, jak zrobić, żeby powierzchnie były łatwe do czyszczenia? No to już mówiliśmy tutaj właśnie, że te farby, które są zmywalne, takie, które się używają. Ja bym tutaj zwrócił uwagę na jedną rzecz. Jak rozmawialiśmy o farbach, że są właśnie tablicowe i tak dalej, no to jeżeli chcemy mieć super czystość i jesteśmy takimi minimalistami, to moim zdaniem nie powinno się używać właśnie tych tablicowych farb, no bo jak piszemy kredą, to ona spada. Tak, to musimy wtedy listwę na dole zamontować, żeby ta listwa nam łapała ten pył. Tak, ale no nie oszukujmy się, nawet z tą listwą. Jest ten pył. To jest ten pył, tak samo na przykład meble czarne, wszystkie czarne, ciemne powierzchnie, ciemne poduszki, czarne poduszki, no na tym wszystkim zawsze na ciemnym będzie brud bardziej widać, więc jeżeli robimy podłogi, no to raczej jasne, raczej nie czarne dywany. Mhm.
Dokładnie. Jest moda na czerń. Czerń fajne różne rzeczy daje, ale jednak taka czarna ściana będzie szybko widać, że jest brudna, więc jeżeli tego nie lubimy, to chyba... A nie róbmy farby tam, tak, no. Ściany tablicowej, no. No i, ale jeżeli ktoś chce mieć tak zupełnie czysto, no to może płytki, tak, wtedy na ścianie, jak w łazience, to można z węża zmyć i zawsze będzie czysto. Mało bezpiecznie, ale czysto. Nie, nie popadajmy w jakieś skrajności. No, ale są jakieś panele. Vox ma takie panele, które imitują różne rzeczy. Są panele winylowe. Są różnego rodzaju takie okleiny, okładziny. Są panele, korkowe. 3D. Korkowe panele. No właśnie, korkowe przynajmniej są takie płaskie, można coś przypiąć. I wygłuszają. No, też hałas. No to, czyli akustykę by nam polepszyły, nie? No to widzicie, to też jest plus. Pytanie egzystencjalne niejednego rodzica, jak pomieścić wszystkie klamoty, z którym dziecko nie chce się rozstać. Kontenerek na kontenerku to już wnętrze magazynowe. No taki żart, ale może, nie wiem, jakiś nawiązać do magazynu i zrobić właśnie jakiś projekt taki modułowo-magazynowy, jeżeli to jest jakiś na przykład majsterkowicz, albo robi jakieś tam, konstruuje rzeczy, jakiś starszy chłopak na przykład, tak, to no czemu nie? No jeżeli jest to dziecko, które ma jakieś hobby, typu właśnie majsterkowanie, czy no nie wiem, czy nawet jakieś szycie, tak, to myślę, że warto pomyśleć o tym, żeby zaaranżować taki kąt, żeby można było te wszystkie rzeczy fajnie pochować, tak, i mieć je uporządkowane. I to na pewno ułatwi zabawę, wyciąganie, przechowywanie, czy potem ostatecznie już to sprzątanie. Tutaj pisze, słuchajcie, pani Magda nam wskazówkę daje, że dobre rozwiązanie to farba do flamastrów suchościeralnych, nie brudzą. Mhm. Ja akurat nie testowałam, nie wiem, testowałaś? Nie testowałam jeszcze, ale pomysł bardzo fajny. Farba do flamastrów suchościeralnych, czyli tą ścianę najprawdopodobniej, słuchajcie, malujemy do jakiegoś tam wysokości albo po całości możemy pisać. To tak samo na przykład ja nieraz jak nie chcę zastosować tej farby tablicowej, a pamiętajcie, że farba tablicowa też nie musi być w kolorze czarnym. Bo też mało Agnieszka zauważyłam, ludzi wie, że to mogą być różne kolory tej farby, że to może być granatowa, jakaś niebieska, różowa, szara, ale możemy też zrobić tak, że tylko stosujemy farbę magnetyczną i wtedy wszystko nam się jak gdyby przyczepia, możemy te obrazki, te dzieła sztuki naszego dziecka przyczepiać na magnesy na przykład neodymowe, odczepiać, a nic po tym nie piszemy i też ta ściana dokładnie wygląda jakby była zwykła biała ściana, albo szara, bo to możemy pomalować później dowolnym kolorem. I możemy sobie zrobić kreatywną ścianę, niekoniecznie z farbą tablicową. A propos tych, którzy nie lubią właśnie... tego pyłu tablicy i kredy. Mhm. No słuchajcie, czy my już mamy wszystkie pytania? Doszliśmy do samego końca. Pani Magda pisze, dobre rozwiązanie to farba... Aha, to już mieliśmy. To już było, tak. To już było, okej, okay, dobra. Ja jeszcze wejdę na moją listę długą. Wydaje mi się, że chyba tak połączyliśmy w parę te wszystkie pytania. Nie wiem, czy jeszcze coś takiego, co byśmy mogli podzielić się jakimś swoim doświadczeniem ze słuchaczami. A może ten taki temat jeszcze, który też się nieraz pojawia, że dziecko się rodzi, no i potrzebujemy łóżeczko, powiedzmy jakiś przewijak, fotel do karmienia, ewentualnie jakiś tam tapczanik dla mamy, która tam śpi przy tym dziecku. No i później rośnie i powiedzmy już mamy 2-3 latka i teraz jak zrobić, żeby ten pokój i czy to się w ogóle da, że jak to dziecko będzie miało na przykład 7 lat, pójdzie do szkoły, teraz 7 lat, tak? Idą do szkoły, czy 6? Chyba tak, 7. No i idą do szkoły i nagle to dziecko już takie jest bardziej samodzielne i w ogóle już jestem prawie że nastolatkiem i przechodzi tą metamorfozę, żeby nie trzeba było wszystkiego od A do Z wymieniać. Czy są jakieś takie meble, jakieś takie systemy, z czym ty się spotkałaś, co się sprawdza? To znaczy na pewno jak się dziecko rodzi, no to potrzebujemy łóżeczka, łóżeczka i powiedzmy komody, tak? To są takie dwie podstawowe rzeczy. Wiele mam chce mieć jeszcze fotel do karmienia, chociaż powiem tak, 90% w ogóle z tego fotela nie korzysta, ale ten fotel ładnie wygląda, tak? I oczywiście wszystkie aranżacje kuszą tymi przesłodkimi tapetami. I myślę, że warto wtedy wybrać powiedzmy jakiś fragment ściany, tak, na przykład przy łóżeczku i położyć tylko
tak fragmentem, nawet nie na całą ścianę, tylko po prostu w jakimś miejscu tą tapetę. I wtedy przetapetowanie tego miejsca, czy zerwanie tej tapety nie będzie tak kosztowne, jak zmiana całego pokoju, tak? Taka komoda, na której jest przewijak, no to ściągamy przewijak, a komoda nadal jest nam potrzebna, bo możemy w niej chować potem zabawki, jakieś, nie wiem, skarpetki, tak, majtki, cokolwiek. Wiesz co, połączę od razu, jak o tym mówisz, bo to jest świetny temat. Ja widzę, że tu są jeszcze kolejne pytania. Ania mi tu pisze, że wyżej zadała pytanie, ale ja niestety już nie widzę tego pytania, Ania, bo jest tyle tych pytań. O malowanie ścian ze skosami, a Agnieszka się pyta, co myślicie o kolorowym suficie. Ja ostatnio widziałam jakąś aranżację jakiejś projektantki, gdzieś na Instagramie mi mignęło, która robiła hotel, taki albo apartamenty to były. I tak odważnie poszła z kolorami. No ja byłam zauroczona i mówię, kurczę, gdyby klienci mieli tyle odwagi na właśnie takie rzeczy. Ja robiłam raz sypialnię i kolor był czerwony na suficie. No to odważnie. To odważnie, to, no to już tam, nie będę opowiadała dla kogo to tam było, ale czerwony, ogólnie całe wnętrze było bardzo minimalistyczne, czerń, biel i szarość. I ten czerwony sufit ani na żadnym zdjęciu, to tylko się nie dało oddać, ale robił tak intensywne, no bo to jest taki kolor miłości, pożądania i tak dalej. On pewnie miał takie emocje wzbudzać, ale słuchajcie, no nie mówię, żeby był czerwony, ale czemu nie, moim zdaniem? Teraz są takie możliwości z tymi kolorami, jeżeli to nie będzie czerń, bo ja bym akurat u dziecka na czarno sufitu nie pomalowała, no nie wiem, na jaki kolor byś pomalowała sufit u dzieciaków, jeżeli byś się na to zdecydowała. Wiesz co, ja zazwyczaj maluję na biały, tak nudno, ale jak są wysokie sufity, to ja bym nawet mogła taki ciemny tam zastosować, jakiś czarny kolor, tak, bo on wcale nie przytłoczy, tylko jest takie wrażenie, moim zdaniem, takiej nieskończoności. No bo, ale też ja już to stosowałam. Wysokość tak, pomieszczenia, tak, nie? Bo tak, ale to nie może być 2,40. Dokładnie. Ale też już miałam, aka to nie był pokój dziecięcy, w innym pomieszczeniu było zastosowane, że część ścian, jakby połowa ściany była pomalowana w jednym kolorze i ten kolor przechodził przez sufit na kolejną ścianę. Także nam się taki, nie wiem, coś, ale taki łuk triumfalny tworzył. No, albo taki pierścień, trójkąt. Tak. No ja też nieraz taką pasowość robiłam, czyli na ścianach był, ten kolor przechodził przez sufit i schodził gdzieś na dół i tam był jakiś sektor, tak? Albo sektor tak, dokładnie. Z krzeczkiem, albo sektor z kanapą, albo z jakimś miejscem do zabawy, także taką pasowość też możecie zrobić. Chyba bym nie robiła w paski sufitu, bo to by było dla mnie zbyt męczące dla oka, tak mi się wydaje. Uciekły mi tutaj, słuchajcie, pytania. Te pytania tak szybko uciekają, dokładnie. No, nie jestem w stanie. Mhm. Ania pisze, chodzi mi o to, że często skosy są pomalowane i co jeśli skos nachodzi... Połamane, przepraszam. I wcina się w ścianę kolankową, czy wtedy powinien ten skos być w kolorze co sufit? Ja najczęściej robię na biało, ale to nie jest powiedziane, że musi być. Wszystko zależy tak naprawdę od stylu i tej estetyki, którą my tam wybieramy, tak mi się wydaje. Tak, to znaczy ten skos też może iść potem dalej na przykład w jakiś taki wykurz, w takie okno, no to wtedy, nie wiem, nie musi być w kolorze sufitu, tak? Może być też w kolorze ściany, czy właśnie możemy zaznaczyć ten fragment z tym takim oknem wykuszu innym kolorem niż resztę pokoju. Mhm. No, to jest tak indywidualne, że nie ma jakby jednej reguły na to, jak to zrobić, tak? Teraz w ostatnim projekcie mamy nawet na skosie płytki mamy, bo to jest pod walk-inem. No i teraz jednak ta woda się rozpryskuje i taką pasowość też można w walk-inie zastosować. Także przypuszczam, że jak będziecie chcieli takie sprawy sobie wydzielać, to w pokoju dziecięcym właśnie za pomocą pasów jakiegoś tam koloru, albo nawet szarości, można takie sektory dzieciaczkom wydzielać. Słuchajcie, jest już mi jeszcze 15. Ja jeszcze tylko jedną rzecz powiem, bo mi jeszcze się przypomniało, że bo cały czas mówimy o tych farbach, ale też modne są betonowe sufity, tak, czy tralki drewniane, czy jakieś deski, to nie musi być sufit malowany farbą, to może być sufit drewniany, tak, czy właśnie betonowy. I to też bardzo fajnie wygląda. Także musicie troszeczkę sobie jeszcze pooglądać inspiracji albo częściowo zrobić pewne rzeczy samodzielnie. Czy macie jeszcze jakieś pytania? Tak może jedno tylko na sam koniec.
Ania Serwatko, świetny z Was duet, podziwiam, że zdążyłyście opowiedzieć na tyle pytań. No, starałyśmy się. To jest temat, słuchajcie, no jak rzeka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Ja bardzo Ci, Agnieszko, dziękuję. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, możecie zadawać je tutaj, słuchajcie, pod tym wideo. Ja z Agnieszką w wolnej chwili wejdę i poopowiadam. Nagrać wideo zawsze można kolejnego live'a i ten temat dalej kontynuować. Mam nadzieję, że Wam pomogliśmy, a jeżeli na jakieś pytanie nie odpowiedzieliśmy, to no, z góry przepraszamy, ale tu tyle tego było, że no, w godzinę nie da się na wszystko odpowiedzieć. No, życzymy Wam chyba czego? No, pięknych wnętrz, w których Wasze dzieciaki czują się fantastycznie. No i chcą wracać i chcą przebywać i może się trochę mniej kłócą z rodzeństwem i mniej brudzą, albo przynajmniej można gdzieś to odgarnąć albo schować dzięki tym rzeczom, o których dzisiaj Wam powiedzieliśmy. Tak, ja również bardzo dziękuję za zaproszenie do tego live'a. Był to mój debiut i w sumie mi się nawet spodobało. Bo bardzo fajnie, tak, odpowiadać na Wasze pytania i bardzo fajnie, że takim zainteresowaniem i tyle pytań macie. To dobrze, to znaczy, że temat jest niewyczerpany i, tak, i możemy działać. Tak, i że jesteśmy potrzebne. Więc zapraszamy gorąco. Ja zapraszam też oczywiście co wtorek na 18 na live'a. Tobie, Agnieszko, bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. I do zobaczenia.